Raz. Siemanko Ninja, siemanko. No, co to ładuje się, czy nie? Pamiętam. Jakby miał nie pamiętać. Co jest z tym? Chyba skraszowało. No chyba na pewno. Weź to wyłącz. Siemanko Dewisek, siemanko. Kuźwa, już od razu problemy z tym zasranym MTA. Jak to teraz zamknąć? Takich dziełów jak się nie zapomina, no wiadomo. Tylko, że dlaczego te MTA się skraszowało i się nie chce zamknąć teraz? I pamiętacie, jaka jest kombinacja klawiszy na zresetowanie sterowników karty graficznej? Zapomniałem. To nie wiem, że to się przez kartę zacięło, ale nie mogę ani zamknąć, ani nic. Proxy SA, co to jest? Zamknij okno, patrz. Manager zadań. Świetnie. Noż, cholera jasna, co z tym zrobić? Weź to zamknij w pizdu. Najlepsze jest to, że mogę wszystko inne zamknąć, tylko nie te MTA. Jak zwykle się musiało coś skraszować z nim i nawet nie mogę sobie czego innego podnieść, otworzyć. Weź to wyłącz, chłopie. Zamknij okna. Przecież spamuję, żeby to zamknąć i się nic z tym nie dzieje, no. Siemanko, Harzu. Ej, jaka jest kombinacja, żeby zrestartować klawiszami sterowniki karty graficznej? Bo tego się zamknąć nie da. Się skraszowało zasrane MTA i nie da się nic zrobić. Serio 41 tysięcy? Wczoraj było 33 chyba, czy coś takiego. To grubo lecimy. Ja kocham MTA, naprawdę uwielbiam tą grę, jest... przezarąbista, nie da się nic z nią zrobić, jak się zatnie. Wczoraj 37, no... Tak mi się coś właśnie kojarzyło. Ale świetne jest to, że nie mogę nic zrobić. Nawet nie sceny nie mogę przełączyć. No to zaraz poleci szybki restart kompa chyba, bo nic z tym nie zrobię. Aha, weź to nawet wyłącz, czekaj. Uruchom ponownie. Poczekajcie sekundę. Historia aplikacji, wydajność, procesy, uruchomione, procesy. Siemanko, chyba już powinno działać.
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No, muzykę bym może puścił. O, leci. Weź nie. Czemu teraz pasek nie leci? No dobra, nic, odpalamy tą grę. Śmieszne jest to, że jak było że jest 41K i chodzimy do szkoły, a jak było 10, to nie chodziliśmy. No, witamy w Polsce, nie? Co mogę powiedzieć? Ej, ale czemu to teraz nie działa? Donaty. Halo, dlaczego to nie działa? Czekaj. Włącz podgląd. Włącz podgląd. Nie no. Dlaczego to się zacięło? Jaki stem to się tam nie musi ruszać. No dobra, mamy to. Ostatnia pozycja. O, tutaj jesteśmy. No, jakiś lag na początku. Pyk, pyk. No, to jest. Ale to witamy w Polsce, nie? 41K, chodźcie do szkoły, wszystko ok, a przy 10 zamkniemy wszystko. Witamy w Polsce. Serio, on już biegnie z takiego dystansu do tego i nie mogę wsiąść. Fajna lipa. No dobra, no to weźmiemy tą. Dobra, to on się tutaj władował, tak pojadę sobie tu. Zaciągnij. O, 4000 paczek już, to jeszcze tylko 500 i będzie. I będzie gitara. Dobra, LS, jedziemy. Ale to nie ma sensu. No JPiS, dokładnie, JP. No ale co zrobisz, no? Takich sobie wybrali, bo to głównie starsi ludzie głosowali na PiS, no to mają teraz. Ale oni się cieszą, że 14 dostaną, że 13 dostaną, że dzieci dostają od nich 500 plusy, tam wnuki, wiadomo. Dobrze, dobrze, niech mają, niech się cieszą. A my będziemy do końca życia potem spłacać ich dług. Teraz dostałem przecież po 500 000 euro dziennie kary za tą kopalnię. Spoko. Będziemy spłacać do końca życia wszystkie długi po PiSie. Przesuniemy trochę w lewo, bo widzę, że pasek z donatami trochę nachodzi na prędkościomierz. Już to robimy. Donaty, odblokuj. 100.
Nie, to jest to. Dobra, to to może być. Czekaj. Cel donate'ów, to jest to. No i weź to przesuń teraz. To jest. O. Trochę w tą stronę. Będzie okej. Pyk. Powinno być dobrze teraz. O, i teraz to gitara. Teraz to ta. Jakie on miał ID? Dobrze, ja napisałem. Tego nigdy nie umiem tutaj znaleźć, tak. Zobaczymy, za ile czystą alfę chce sprzedać chłop. Może kupię czystą, a nie będę zbierać. 70k, no to cię chłopie grzeje. Jak za 120k to ja już kupię z MK1, z MK1, z AP1 i z tym, z felami jakimiś, a tutaj czystą chcę sprzedać. Właśnie teraz będę patrzeć na czat cały czas i patrzeć, czy ktoś binduje alfę, czy sprzeda, bo będę kupował teraz alfę 1.6 z AP1. Myślę, że ze 120k maksymalnie mogę dać. No, robię głupie rzeczy, no robię. Rzeczy przez RZ. Haszu. Ale co zrobić, no. Takie to już życie w tej naszej Polsce. I co z tego, nawet jak teraz, wiecie, Platforma wygra wybory i PiS nie będzie przy władzy, to i tak zostanie jeszcze prezydent. A Andrew to jest długopis tego. Kaczora to nie będzie podpisywać nic. Platforma podsunie. O. Oni tam nie myślą. Ten Polski Ład ich cały też wszedł i takie to gówno, że to głowa mała. Albo taki premierek, kurde, premier też nie najgorszy. Zobaczymy, ile chłop chce za to, z ciekawości. 1.6, a 1.120k. I tak tyle nie mam, więc...
No, Alfa fajny samochodzik. Nie no, za 30k Alfy to nie kupisz. Za 30k 300, no to jakby ci się udało taką znaleźć, no to naprawdę propsy, no nie? Za 30k to jej nie kupisz raczej. Co ty? A jak taką znajdziesz i kupisz za 30k, to pisz od razu do mnie. To jak ten. Jak kupisz taką za 30k, to napisz do mnie, to kupię ją od ciebie za 40 od razu. Ale 1.6 silnik musi mieć. Sześć, pięć, dwa. Eurosik też nie najgorszy, też mogę rozważyć. Dobra, ja nie chcę tą kurierką jeździć, jakoś nie lubię tutaj nigdy wjeżdżać, wolę tą brązową tutaj. Stoka. Ty. 6,50. Nie tak. Ten PM 6,652,90. A ten Discord kiedy? Uj. Pod koniec lutego. Tu. Pod koniec stycznia wystartuje, myślę. Albo początek lutego, jakoś tak to. To jakoś tak wystartuje. Jaki on miał ID? 652. Kurde, co ja tu naklikałem? 652,91k. Wow, Rosa to też bym mógł kupić ewentualnie. Fajny samochód. A gdzie mam jechać? San Fierro, dobra. Możemy teraz pogadać i pograć. A masz mnie na Discordzie? Cel jest teraz. Sultan. Tu mnie nic nie interesuje. Mam. No dobra, to zaraz może wbiję na Discorda. Na razie sobie porobię, zrobię z dwa kursy, bo już może mi się uda coś kupić fajnego. Kubusiek jesteś? Nie ma go. Czy pozmieniał jakieś sceny tunel, bo co, że tak ludzie pytają? Co tu się podziało ciekawego? To jest tutaj. O, to jest fajne. Odśnieżarki zostały ten. A nie, śmieciarza, to pfu. Za symboliczne 1000, o. A to wyspa, to już wiedziałem o wyspie. No to całkiem fajne rzeczy powprowadzali. Z tym abonamentem to fajne.
Ciekawe, ile to kosztuje. Admiral 1.6, Admiral też jest fajny, kurczę. Ale nie, no nie. Myślę nad tam Alfą, ewentualnie jakiegoś Eurosa. Bydlak. Tylko na razie nie mam je na Discordzie, to tam nawet nie ma co dzwonić. A nie chcę co chwilę zrzucać na ten pasek, bo mi lubi MTA crashować. Nie wiem czemu tak jest, ale... Bydlak, a nie budla. Bydlak. Bydlak, bydlak. O kurde, czemu te auta pod ziemią jadą? O, to mam. No to gitara, to potem wbiję. Cel Alfa 1600, ale on chce za nią 70k. Nie chcę taki. Jeden 6300, no tak około 70k zazwyczaj kosztuje, ale... Ale tak myślę... 65-70 da się dorwać. Na razie Harzu nie dzwoń, bo ja na telefonie musiałbym wbić na ten... I po... Musiałbym to ogólnie pokonfigurować, żeby było to słychać z Discorda, żeby dźwięk był przechwytywany. Na razie mi się tego nie chce robić. Sześć, pięć, dwa, 93 k mu napiszę. Po tym kursie powinienem mieć tyle. O kurde, dzięki chłopie. 100 to za dużo, nie chcę. Myślę, że tak, no. Jak nie na tym, to na następnym, a myślę, że na następnym odpalę po 21, 22, bo ja będę potem po dziewczynę jechać do roboty, bo kończy. To wtedy bym to ogarnął. Bo myślę, że dzisiaj zrobię takiego nocnego live'a potem jeszcze. Bo około 21, 22 będę musiał po dziewczynę jechać do roboty. No myślę tak, no nie wiem, jak mi dziewczyna napisze, jak będzie kończyć pracę, bo nie wiem, albo 21, albo 22, coś w ten przedział będzie przerwa. No i gitara, dobra. Flash to mnie nie interesuje, Premier raczej też nie. Głównie to by mnie ta Alfa.
Jak tak szybko paczki niosę? To jest, bo mam drugi poziom kuriera, wiesz? Na drugim poziomie kuriera się szybciej chodzi z paczkami. Się tak biega. Na trzecim poziomie, który za niedługo dobije, to już w ogóle się szybko biega. Alfa fajne autko, no też mi się podoba. Miałem kiedyś, ale sprzedałem. Teraz mam tylko Ziona 2.2 i chcę sobie kupić właśnie Alfę. No w sensie na pierwszym poziomie się chodzi tak szybko, jakbyś chodził CJ-em na Alcie. Tam na kontrolu. Teraz zobaczymy, na czym to było. No, tak chodzisz na pierwszym poziomie z paczką. Tak chodzisz na drugim poziomie z paczką, a na trzecim to chyba się już w ogóle sprintuje. Alfa ma ładny przód, no też mi się podoba. I z tym spoilerkiem to w ogóle już fajnie wygląda. Uranus. Kurde, szczerze, na For Life mi się ten Uranus tak nie podoba, bo on jest zmieniony niż ten taki oryginalny z GTA San Andreas i nie siedzi mi to jakoś. Ale są auta, które mi naprawdę siedzą, które są lepiej według mnie wyglądają pozmieniane niż normalnie w GTA San Andreas. CJ ma zawsze taki problem z wsiadaniem do tego auta, że to jest magia. Ile takie ubrania co mam? No kurde, nie pamiętam. Ale coś koło... A, Uranus. No to Uranus to nie wiem. No, tą brawurą chłopie szybciej jedź. Autokorekta, czaje. No, tych samochodów do wyboru jest sporo, nie? Ciężko się zdecydować, co kupić. Ja się też zastanawiałem nad Meritem, czy sobie nie kupić. Też mi się podoba.
No. Fajne, fajne jest to, prawda. O kurde. Dobra, ogarnięte. O, świetnie. Gratulacje dla tego pana. Ech, kocham, kocham takich kierowców. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, jak ktoś tego nie robi. Łapkę w górę dać pod live'em. I lecimy powoli po 200 subskrypcji. No, konkretnie, a ty tam masz pull-upy? Czy jak to było, bo nie pamiętam już. Twój znajomy Harzu dołączył do gry. No to ładnie. Ale Stallion też ładny samochodzik. W sumie jako tako nigdy nie miałem na żadnym serwerze, ale miałem przyjemność jeździć kilka razy. A nie, miałem kiedyś. Miałem, pamiętam już. Na Pylife'ie jak grałem, to tam miałem. No, ja go, kurde, nie pamiętam. Dawno temu, jakoś na początku, jak zaczynałem bawić się w streamowanie. O kurde, to mi go pokazywałeś. Kurde, uderzyłem w niego, już 1% poszedł. Ale trudno. Dobra, idziemy tam. Lata bokiem. No, to gitara. Alfa też fajnie, właśnie jak się ma API 1, bo miałem taką, to też fajnie bokiem latała. Ale i tak najgorzej, jak w Zionie dam napęd na tył, to leci tak bokiem, że to jest ciężko ogarnąć. Poczekaj na kurierze 3 minuty, to przyjedź do tego, kurde, zapomniałem jak to się nazywa. Dilmore? To się nazywa? Czy jakoś tak? No widzisz na mapie, gdzie mam CC wszystkie. Bo ja od początku fan, no wiem. Tam, gdzie mam CC, chcę podjeść te wszystkie różowe. Nie pamiętam, jak się ta miejscówka nazywała. Tu między LS a SF, LS a LV koło Palmino Creek. Nie pamiętam, jak się nazywała tamta miejscówka. Tam podjeść. Kurde, co to za spadki FPS-ów 30. MTA to jest naprawdę świetna gra, naprawdę. Rewelacyjna. W LoLu, czy w CS-ie, czy w bardziej jakiejś wymagającej grze po 120 FPS-ów, a tutaj spadki do 30, no coś pięknego.
Tu widzę się render. Ty, ale jaja. A to już nie pobiera? Za ten? Ale lipa, bo widać jak się te kratki jakby respią na początku. Ej, to już nie pobiera pieniędzy za bramki? Czy pobiera, ale nie trzeba zakupywać tego biletu, tak się zatrzymywać. Gdzie to jest? No tu, jak ja to przebiegłem. Dobra, lecimy, lecimy. O, jedzie i on. Chodź tutaj, się zatrzymuje już. Dawaj go na glebę. Nie no, ten stalion ładny, z tym spoilerkiem fajnie wygląda. Dawaj glebę zrób nim. Zaciągnij ręczny i ten. Gdzie walnąłeś? A przed nim zderzakiem. A, to tam nie widać. Fajny samochodzik. Mega dobrze to wygląda, nie? Te dokładeczki tutaj z boku. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Dawaj na zero, no. O kurde, jakie to jest wysokie. A daj na plus 5. Siemanko Patryk, siemanko, witam, witam. No kurde, jakie to jest wysokie na plus 5. Konkret wysokie, no. Na 3, 3. Albo więcej się nie da.
No, bo tam nie pamiętałem w sumie do ilu to, tam można było to podnosić. Tu, tu, tu. Ale na glebie jak to siedzi, to fajnie wygląda, no. No ale to z tymi nowymi, z tymi bramkami mnie teraz zastanawia, czy teraz, o kurde, ale jumpa zrobiłem, Paweł Jumper. Teraz to jest tak, że nie trzeba się zatrzymywać, czy bramki są po prostu za darmo? Bo teraz jak przyjechałem, to mi nie wyskoczyło, że zakupiłeś bilet, czy coś takiego. Ale nie, no ludzie się zatrzymują. Więc chyba trzeba kupować normalnie bilet. No nie wiem, ja sobie przejechałem po prostu. Nie wiem, jak to teraz działa. Będę musiał się swoim prywatnym autem przejechać, żeby zobaczyć. A, tylko ja jako kurier nie muszę. Takie buty. No i znowu tu jesteśmy i 30 FPS-ów. O, dodali płacenie kartą. No to fajne. Ty, Patryk gdzieś napisał Sora. A, jedzie. A, jak już widzę buleta z daleka, to wiem, że to Patryk. No, leci bulecik. Ładny ten bulet też. Kurde, i znowu mi braknie tych LP-ków, żeby mieć trzeci poziom kuriera, będę musiał znowu na tym biegać na magazynie, żeby nabić. Jak w ciebie uderzył? Srogi taran poleciał. Kurde, tych kurierów strasznie dużo jeździ. A w ogóle czytałem tam na ten, że jakaś przerwa była i wypłacali jakąś rekompensatę tym osobom, które były na serwerze i zostały wyrzucone. Czy ktoś z was był i wyrzuciło go? Bo zastanawiam się, jaka rekompensata była za to, że serwer był wyłączony. Gdzie to jedziemy? San Piero, dobra. Jedzie obstawa. Tam Patryk stoi, tu Harzu jedzie. No to świetni kurierzy. PLN, no to tak kurde szczerze nie za dużo, no nie? No powiedzmy tak jakby za premkę. No oddawali. Bo za premkę się dostaje 600 za godzinę, no to tam z małą nawiązką, bo tam chyba 2 godziny był ten serwer nieaktywny, czy jakoś tak.
O, 6, 4, 3. A, na hydrze alfę, ten, alfę czystą. Wszyscy czyste te alfy sprzedają. Ja bym kupił z tym, z AP1 od razu. O nie, Harzu. Cię ścisnę. I drifta. Last. No, Harzu, pod limuzynę, pięknie. Premier niby ma większy VMAX niż Alfa, ale jakoś Alfa mi się bardziej podoba. Ktoś sprzeda Alfę 1.6, AP1, AP3, ale na to mnie nie stać. Na taką AP1 mnie nie stać, bo mam 94K, więc i tak brakuje. W ogóle szkoda, że na tym na forum nie ma czegoś takiego jakby taką zakładkę czy jakieś informacje o tym, jakie samochody aktualnie są dostępne w salonach, czy u Cegana, czy coś takiego. No fajnie, jakby coś takiego było. Bo to, że napiszą, że zostało zaktualizowane, no to co mi z tego, nie? Jak trzeba jakby większość i tak samochodów takich fajniejszych, co ludzie chcą kupować w salonie, to i tak ich nie ma, nie można zobaczyć, bo większość czasu po prostu stają puste sloty tam. Alfa jest. O, a po ile jest w ogóle Alfa w salonie? Pewnie po 70K. W ogóle za niedługo będę się pilnować, żeby domek opłacić. Coś koło tego, no tak mi się wydaje. Właśnie, żeby domek opłacić, bo mam do 2 lutego. Ale to za tydzień, w weekend sobie opłacę. Na następny miesiąc cały od razu. Tylko trzeba będzie nazbierać pieniążki na to. Gdzieś tu wyłączę radia. I tak mam wyciszone, bo kiedyś mi zdejmowało transmisję, że za prawa autorskie to wziąłem i wyciszyłem. O, fajnie, dzięki Patryk. I wyciszyłem wtedy. O, ktoś wypożyczy Fenixa 2.4. Kurde, takiego to bym sobie mógł wypożyczyć, żeby go potestować. Ale szkoda mi kasy teraz na to, żeby to wypożyczać. $70K, no tak właśnie myślałem. Po tyle ludzie w sumie chcą sprzedawać te czyste alfy. Ale ja będę kupować z AP1 z felgami, no to myślę, że takie 120K naszykuje to będzie. Się uda kupić za tyle. No ale jeszcze i tak trochę brakuje, bo mam na razie ile? 94. I tak muszę nazbierać.
Gdzie ten odwalacz? Właśnie nie wiem, przed chwilą tu latał, ale gdzieś się stracił. Harzu, co lubi tam w limuzynie na czółko wyjechać. Siemanko, Loczek, witam, witam. O, ludzie piszą, widzieliście wysypisko? Albo ten, jakaś praca tam, śmieciarki czy coś takiego mają być. Nie ma śmieciarek. Ja teraz to nie mogę odwalać? A czemu, co narobiłeś, Patryk? Nie wyrobiłeś na zakręcie, no i pod limuzynę. O, do frakcji idę, ale to już zgłosiłeś dopiero pytanie, podanie, czy faktycznie już powiedzmy dostałeś się, czy jak to wygląda? Kurde, ja mam trochę za mało czasu, żeby właśnie startować na jakąś frakcję, czy na jakiegoś administratora, czy coś. Na pylu zawsze próbowałem, ale na pylu to... A, czekasz na wyniki. No to fajnie. Ja właśnie chciałem tam na pylu. Siemanko, Dawidowski. Ale tam miałem tak historię zwaloną. Jak byłem młodszy i miałem więcej czasu, wiadomo, po szkole grać, no to... To grałem tam dużo i miałem czas na frakcję czy na inne te, ale po prostu... Moja kartoteka, powiedzmy, była zawalona przez odwalanie. No i nie było co tam... Nie było jak się dostać. Jak tam bulecik Dawidowski? Ty najpierw spłacasz tą pożyczkę, czy powiedzmy spłacasz 20k tygodniowo i a resztę powiedzmy w tu naładujesz? Nie, jutro raczej nie będzie. Jutro raczej ciężko, żeby był live, więc będzie dzisiaj. Teraz myślę, nie wiem, do 21, 22 i później jak wrócę, to znowu odpalę takiego nocnego. No już widzę z daleka, jak stoi Harzu, naczelny odwalacz. O kurde, odwalacz. No właśnie tak widziałem, że tego Pereniala zanim tak wystartowali. Aha. Ładnie żeś zrobił, Patryk. Ale to szkoda sprzedawać. Kurde, no z jednej strony szkoda, jednak no tak przy takiej pożyczce to można się trochę obawiać tego bana, ale z drugiej strony no szkoda sprzedawać auta. Co tu się dzieje? Ale ty, no nie wiem. Ja bym się mimo wszystko zapytał tej administracji o to, no bo to nie jest coś takiego, że jakby donate taki duży czy coś, tylko że to jest pożyczka, no nie ją spłacasz, więc no nie wiem. No niby to lepiej nie ryzykować, ale szkoda, no bo teraz no bo kupiłeś go za 600, a wątpię, żebyś za tyle go chyba sprzedał, chociaż nie wiem. Albo będziesz miał ciężko znaleźć kupca.
No właśnie, szkoda sprzedawać, też się z tym zgadzam. Ja bym tam zapytał administracji, co w takim przypadku, że w sumie nie pomyślałeś o tym i czy to tak może wyglądać, a jak nie, że jak najszybciej sprzedasz i po prostu oddasz ten dług jakby, no nie? A gdzie Harzu się zgubił? No, Patryk, znowu tam do wody wpadniesz. Idziesz na przecho? Nie, na razie na przecho nie jadę, na razie zarabiam. No, siemanko, Patryk. Tych Patryków to też tutaj jest. No, jak będę miał jakiś kurs tak po drodze, w miarę to podjadę, ale przecho Las Venturas? Boże święty, co tu się dzieje? 98% to sobie wymienię. No, widzisz, Patryk podjedzie po ciebie. LS. No to Patryk po ciebie podjedzie, bo tu się zadeklarował. Siemanko, Daniel, witam, witam. O, Las Venturas jedziemy. No Boże, co tu się dzieje? O, tu we dwóch jadą smutę. No to ładnie. Boże święty, co tu się dzieje? Robuś, Rogus? O, pięknie pod prąd. Ten tutaj przepisował ładnie. Tu. Ale też dodali, że na bramkach można płacić z tego karty, to fajne jest akurat. Mogę wsiąść do ciebie, ale że do mnie? Jak podlecisz do kuriera, to możesz wsiąść do mnie jak chcesz. No, widzę Patryka już z daleka. Kurde, jaki ten napad na środku. Siemanko. Fajnie zrobili z tymi bramkami. No fajnie, tylko że szkoda, jakby
Zobaczysz za chwilę, jak będę podjeżdżać, że mi się wyrenderuje ten omijanie bramek, o, będzie skok. Tak, ta. Klatka taka. O, to żeś zrobił, Patryk. O, patrz. O, widać tą klatkę, szkoda, że to widać. Lepiej by było, jakby to się nie pokazywało. A ten Patryk to już przeskoczył? No nie widzę. A przeskoczy, już jest tam. A ja czekam, aż przeskoczy. Patryk Jumper normalnie. Kurde, nie widziałem, jak skakałeś akurat. No i znowu spadki FPS-ów do 40. Jak tutaj nie kochać tego MTA? Oj, oj, oj. Ale wymusiłem. Nic nie trzeba nie płacić. To Patryk od ciebie z organizacji? O, ja tu skręcam. Spoko, spoko, Haszu. To się karne. Kurde, ile idzie taki klub 1.6 z tym, z up 1, bo nawet nie kojarzę. A klub też fajny samochodzik, może bym kluba kup. Cztery, dwa, dwa. 190 leci. Czekajcie, 4.2.2, jaka cena? No, będziesz jeździć sobie na awku. No tylko, że co jakiś czas będziesz musiał, wiesz, wsiadać do kurierki, bo jak będę miał jakąś zniszczoną czy coś, no to będę, wiadomo, wymieniał wtedy. Kurde, ale spam poleciał, nie wiem, czy mi odpisał. Nie odpisał mi. A ja odpisał. Kurde, jaki był ten nick? 888? O. 700, jaka cena za... O. Dobra, napiszemy. No to gitara. Witam, daję ofertę. Kurde, nie będę nic oferować. Jak sprzedaje, to powinien wiedzieć, ile chce i tyle. Siemanko, Oskar, witam, witam. Dzięki za podwózkę, Damian, w ogóle się zakopaliśmy tam. Kurwa, jak potem pod górkę podjeżdżaliśmy, to daj spokój. Jakieś dwóch chłopów musiało nas pchać, bo się zakopaliśmy. Poza tym źle pojechałem, potem i zamiast na trasę na Łódź pojechać i miałbym bliżej, to pojechałem na Katowice, aż do Gliwic. Ach, tragedia. Ale nie ma problemu. Ale tam pod górkę się potem zakopaliśmy, nie umiałem podjechać, jakiś facet nas wziął i cisnął. Do tego kluba Max 85K. Kupiłem auto na MTA. A jakie kupiłeś, Oskar? Tu.
perennial. No, a pierwszy samochodzik fajny. Ta, no, od wyjazdu z Katowic było 80... 80 parę kilometrów, 85 chyba, czy jakoś tak. Więc ładną trasę zrobiliśmy, no. Za 4K? No to chyba nie najgorsza cena, chociaż wydaje mi się, że mogłoby być taniej, bo tak z 3K byś mógł dać, ale nie ma źle. Za 4K to git. No nie najgorzej. No teraz wiesz, Oskar, musisz zarabiać na coś grubszego, nie? Ja pamiętam, za 3K kupiłem pierwszego. Ja pierwsze auto, jakie kupiłem, to chyba był Walton, ale nie pamiętam, ile dałem za niego. Kurde, trochę z Kijowa sobie tą trasę zacząłem. No ale dobra. No to zarabiaj, zarabiaj. A ty biegasz na magazynie cały czas, czy już możesz na kurierze jeździć? No tam na kuriera trzeba mieć 500 LP-ków, to nie wiem, czy już tyle masz. Ale, a nie, bo ty na odśnieżarkach latasz. No właśnie, na odśnieżarkach to spoko praca jest. Tam idzie zarobić, jak się nie ma żadnych innych takich lepszych prac, że się nie ma tych LP-ków nazbieranych. Uber chyba tak średnio się opłaca, ale odśnieżarki oddają, odśnieżarki i gitara na pierwszą pracę. Teraz jest godzina w ogóle. 20:15. No dobra. O, no to ładnie. To ładne pieniążki. O, tu jaki ładny perennial jedzie ze spoilerkiem, światełka. Ładne, ładne, no. Patryk, a teraz jak ominiesz bramki naokoło? Przez PC będziesz jechał? Chyba ta. No, tak najlepiej. Szkoda hajsu na bramki. Kup za abonament. O, no właśnie, ile ten abonament kosztuje? Ktoś kojarzy? Ktoś był w urzędzie zobaczyć, ile kosztuje ten abonament? Masz na chleb? No czasem fajnie ludzie dają na Uberze, jak się pośmiga, to czasem fajne tam pieniążki idzie zarobić. Ale czasem trafisz na jakiegoś sejota, co go zawiedzie, że on ci nawet jednego PLN-a nie da. Kurde, teraz nikt nie binduje o tym Fenixie 2.4, bo ktoś tutaj wcześniej chciał wynająć, że wynajmuje. W sumie bym wynajął takiego Fenixa na, nie wiem, na godzinkę albo coś, żeby sobie popatrzeć, pojeździć, posprawdzać samochodzik.
Ta. To z tymi kurierami to właśnie tak jest. Że nieraz krótki kurs i ktoś ci da fajne pieniążki, a nieraz długi i na przykład zależy do LV czy do SF i ci da jakieś tam marne 50 czy nawet mniej. A czasem wystarczy, nie wiem, zależy ze spawna na tego, na kuriera czy na magazyn i ci stówkę rzuci. I tak to można jeździć. Dobra, ile mamy? 4801 i 400 paczek. 400 paczek i jeszcze 1200 LP-ków. No to trochę będzie nabijanie tego. A gdzie to mamy? San Fierro. Tak, no to jest niewymierne. Jak na kurierze dokładnie. Nieraz wiesz, jakiś bliski kurs i dostaniesz 1000, na przykład tutaj w LS i tak samo pojedziesz, nie wiem, do Bayside i tyle samo dostaniesz. Tak nie lubię takich kursów do Bayside, że to jest tragedia. Bo to schodzi 20 minut spokojnie. Zależy na kogo trafisz. Niektórzy dają fajne pieniążki, niektórzy średnie, a niektórzy tragiczne, nie? Ja chwilę kiedyś, jak miałem takiego premiera 1.6 z LPG i w kombi był, to właśnie nim sobie trochę jeździłem na kurierze. To całkiem fajnie. Ale to taki bardziej, ja wiem, pod zabijanie czasu, taki jak ci się nudzi, żeby sobie pośmigać tak na spokojnie. Czy tak się pobawić, ale tak, żeby pod starobek, to raczej nie. A, pamiętam, co się pytałeś chyba, czy dobra cena, czy coś takiego kupowałeś. To pamiętam. Patryk, a ten w ogóle bullet to jest twój, czy to jest z tego? Jak to się nazywa? Z organizacji. Na ratę mam, o proszę. Taki, że to tak nazwę leasing. To gitara. Ile ci zostało do spłaty jeszcze? I w ogóle to jest jakieś 2,2 czy 1,8? Pewnie 1,8. No spoko, parzu, nie ma problemu. A, no to nie ma tragedii, 200k do spłaty. No ale 2,2 to fajnie. To jest czym polatać. No, lecimy. Tutaj fajna prędkość z górki.
O, tutaj bliski kurs na szczęście. No jak? Dobra, zobaczymy ile tutaj łapek mamy. O, jedna subskrypcja przyszła. 11 łapek. Nie ma źle, gitarka. Pościg mam. Ale kto się goni? No nie widziałem, żeby jakaś policja jechała. Szarlotkę. O, no to gitara. Ja dzisiaj u babci byłem, bo wiadomo, dzień babci był wczoraj i w ogóle. No to ten. To też sobie ciasta pojadłem. Kurde, tam tutaj to już mogłem podjechać, a nie taki kawał dreptać z tym. No, wsiadaj do tego auta, zjeżdżaj. No jest i Patryk jedzie. Kurde, tam ta miejscówka fajnie wygląda, nie wiem co tam jest, jakaś organizacja pewnie. Ale pewnie kupę kosztuje wtedy ta miejscówka. Ale mega ładnie wygląda. Dlaczego Big Smoke by... Jesteś taki duży jak Big Smoke i takie wielkie zamówienie w Macu robisz? To 81 i masę też masz taką dużą? Nie no, zaraz to masz duży faktycznie, no. Jesteś tylko centymetr niższy ode mnie. Tylko że ja jestem 9 lat starszy od ciebie. Ale ja to już nic nie urosnę, a ty jeszcze na pewno urośniesz. No, widzisz. No, u mnie to zależy. U mnie mama i tata na przykład to niscy są dosyć, więc ja nie wiem, po kim taki wzrost mam, pewnie po jakimś tam dalszej rodzinie. No, jak masz 14 lat i tyle wzrostu, to do 2 metrów podejrzewam spokojnie dobijesz.
Kurde, po zewnętrznej go będę brał, to nie wyprzedzę go. Chociaż tu będę ja po wewnętrznej. To dam radę. I tu muszę się przecisnąć. O, puścił mnie gitara. Siemanko, Szafranek, witam, witam. Bierz, bierz, Harzu, trzeba zarabiać, dokładnie. Kurde, 740k ktoś chce za 2-2 z Jona, full tune bez nitro, a ja, mój mnie wyszedł 700k, o kurde, ale chłop ma lagi. Co on ma za lagi? Co za lagi chłop ma? To jest masakra. Albo pokopać, no. Ja tam na kopkę nie lubię. Pozdrawiam, a również pozdrawiam. Ten bez dwóch opon jedzie. Trzech nawet. Również pozdrawiam, Szafranek. Bajo jajo. Zaraz będzie, ja ci dam bajo jajo. Ktoś to napisze na pewno. Da się zmienić link na tym serwie? Da się, w urzędzie bodajże. Bodajże w urzędzie się zmienia nick. Lecimy, no. Ja muszę tylko wymienić kurierkę. A gdzie urząd? Urząd jest praktycznie w każdym mieście. Ale w których miejscach to ci dokładnie wytłumaczyć nie potrafię. O, tam Feniks stoi ładny. 2-4. Harzu, to jednak wsiadasz, czy co? Wsiada jednak. Gdzie ja to teraz jadę? Las Venturas, tam do góry. Aha, no dobra. To się tam ciepnę. O, masz dwa, szybko, Harzu, leć. Dobra, a ja jadę w takim razie rozwieźć kursy.
No, z tego to bym mógł wyciąć szota i by dostał prawko za jazdę pod prąd. Już raz tak zrobiłem, że jak jechałem sobie kurierką spokojnie, nagle słyszę, że leci nade mną jakiś samolot. I chłop we mnie wleciał samolotem i uciekł. No, napisałem mu, że nagrane i że leci na forum. No i dostał na 7 dni lickę. Wysłałem tam screeny, zrobiłem i wysłałem filmik. Wodujemy auto i jeżdżę z tobą. No dobra, to ja się zatrzymam tutaj. Na samą górę mam? O nie, najgorzej. W sumie ja też nie mam jakoś super, bo mam na samą górę Las Venturas, więc też nie jest jakiś super kurs, no ale co zrobić. W ogóle muszę zmienić donate, bo tam na piątym miejscu muszę Patryka wpisać. Ile masz na alfę? Obecnie mam 97 tysięcy. Więc jeszcze mi tak brakuje z te 20 koła. 20 par. 23 powiedzmy, no. Bo tam Patryk, pamiętasz, dałeś przy tym, przy odebraniu punktów premium, dałeś 400 wy donate'a, więc muszę ci to wpisać. I wtedy wskoczysz na piąte miejsce. Potem 2800. Muszę to za chwilę poprawić, ale to na następnego poprawię. Bo nie chcę zrzucać na pasek, bo to mi lubi skraszować ta MTA. Nie chcę mi się denerwować. No, mi się. Ja już ostatnio o tym pamiętałem, ale potem jakoś zapomniałem to zrobić. Zaraz właśnie patrzę, że tam nie ma ciebie na piątym miejscu. No ale jak już alfę kupię, to potem długa, ale za to ostatnia prosta, żeby zbierać na tego Feniksa 2-4. Także to będzie zbierania, zbierania. Spoko, spoko, powodzenia. Trzymam kciuki, Patryk, żeby się udało. O, świetnie, tym Infernusem. No spoko, aż ogarniemy temat. Płać za taran albo ban. Dobre to no. Siemanko Mateusz, witam, witam. Pana te bindy? No pokaż. O kurde, ale zaspamowałeś. Siema z tej strony, ode mnie dziękuję za współpracę i życzę miłej gry. Było jakieś. A to było? Halo. No, to widziałem, jak tam w tunelu jechaliśmy. Ile masz LP? 4800.
Więc tak, nie najgorzej, no. Oczywiście no, braknie mi do trzeciego poziomu kuriera, no ale to myślę niewiele, bo mam jeszcze do rozwiezienia 400 paczek, więc trochę LP-ków wpadnie, a resztę potem na magazynie. Nie tak źle, no patrząc, że mam 230 godzin na serwerze, to nie ma tak źle. O, alfa, fajna. Tylko czarna to taka średnia. W sensie ja miałem czarną, ale z czerwonymi rantami felg, to fajnie wyglądało, ale taka czarna ze srebrnymi felgami to średnia. Ja mam prawie 1300, no to grubo ci powiem, Patryk. godzin to nie wiem, za rok może tyle będę miał. Że nie wiem, czy się uda tyle w rok, ale. Ale myślę, że za w 2023 będę miał tyle godzin. Ja mam 1500. Kurde. To już są ładne wyniki, nie? To ja miałem więcej miałem, ale na tym, na pylu, jak kiedyś grałem tam lata wstecz. No tutaj tak naprawdę zacząłem i kiedy w październiku, jak miałem naderwane więzadła w kolanie i siedziałem na L4, no to tak zacząłem sobie grać i zacząłem sobie trochę streamować i wkręciłem się w ten serwer trochę. No ale że L4 miałem tylko przez miesiąc, bo potem się okazało, że będę żyć z tym kolanem, nie trzeba żadnej operacji ani nic i mi pozwolili wrócić do pracy, no to teraz, że tak powiem, weekendowo trochę sobie tylko grywam. A jaki masz nick? No, że Mateusz jaki nick ma? No to pewnie napiszę za chwilę. Harzu to też dobry odwalacz? No, to na pewno. 14-15 KLP. Ale to już fajnie, jak masz tyle LP-ków, to widać tą... że tam jesteś albo możesz te punkty, żeby być ulanem, albo żeby właśnie umieśnionym, to na pewno widać już te umieśnienie, czy tam ulanie, zależy w co dajesz. Ja mam na razie jeden punkt dany w umieśnienie, no to wiesz, no to nic nie widać. Ja mam ponad 15K, no ale po tobie to już widać, tylko że ty masz dużo ubrań na sobie założonych, ale to widać, że jesteś już taki umieśniony. Piskor 1, 2, 3. Ale tak. No tak, jak zajmiesz ubrania, to na pewno lepiej widać. Ale jak to macie, wiecie, jak już macie tyle tego LP-ków, to nie macie tego problemu, co teraz ja na przykład, nie? Wbiję sobie trzeci poziom kuriera, no i co? I nie będę miał LP-ków na ten trzeci poziom. W górach teraz siedzę. O, no teraz to takie miejsce, taki okres, nie? Zima, to dużo osób właśnie w górę na jakieś narty czy coś jedzie. 26-27 będę grał. To jest w tygodniu, to ja raczej nie, chociaż może się uda. Ale to zobaczymy. Może 28 zrobię jakiegoś dłuższego streama, ale to zobaczymy. Bo nie wiem, jakie tam plany będą. Ale to wtedy wieczorny, taki nocny może bym zrobił. W ogóle ostatnio sobie tak grałem, taką godzinkę czy tam dwie sobie zrobiłem takiego grania. W tygodniu mówię, a nie będę. Będzie kamerka na 1000 subskrypcji, myślę, jak dobiję, to będzie kamerka. No i sobie tak gram,
i miałem właśnie ten punkt na samej górze, tam nad tamą jak jest. I czajcie to, że... Oj, nie to. I wracałem sobie z kursu, mówię ostatni kurs i muszę jechać po dziewczynę do pracy. I czajcie to, że podjeżdżam pod samego kuriera i patrzę, że ja mam 11 z 12 paczek oddanych i musiałem wrócić jedną paczkę tam oddać. Mówię, no nie, pochlastam się. No ale musiałem wrócić, no bo co? Szkoda pieniędzy. Która jest godzina w ogóle? No 20:43. Kopać muszę, bo się uduszę. Masz jakąś furę? No mam. Ziona 2.2, full upy, atrapa nitro. Tam CB radia, te tempomaty, nie tempomaty, ABS i inne takie pierdoły. Wesołego jajka, no do jajka to jeszcze Patryk trochę. No i co tam jeszcze Zion ma? Aha, no bak 90 litrów, LPG 75 litrów. Więc taki powiedzmy na bogato, nie? Tylko nie ma nitra, tylko ma tą atrapę nitra podwójną. Stare bindy znalazłem. Ty masz całą klawiaturę chyba zabindowaną. Ile to jedzie? 225 chyba, jak dobrze pamiętam. Ale nie jestem teraz pewien, ale chyba 225 jedzie. Około 30 bindów mam? Nie, to ja mam tylko dwa bindy. Na ogłoszenie jak zapraszam na live i tego tutaj zapraszam na live, na ogólnym takim. 225 chyba. Ja się perkiem ważę? No to na grubo widzę. Ale ten perek jakieś tu nie ma, czy jak? Ja teraz właśnie na alfę zbieram. Ty, ale czemu nie ma mojego perka w ogóle? Tfu, perka. O, fajny bin, dziękuję. Mojego Ziona pod domem. On po jakimś tygodniu chyba znika spod domu, ta? 2-2, tak. Aha, że perek czy 2-2, to nie wiem. Siemanko, Deviseku. No, kurde, nie ma tego Ziona pod domem, czyli w Przecho jest. No, ja pan? Fajnie. Gdzie masz dom? W Las Venturas, te nowe takie osiedle, co tam przedłużyli, niedaleko urzędu. Tam te nowe domki dali takie. Co były takie pustki, były tam i przedłużyli te osiedle koło urzędu w Las Venturas, koło tego mechanika tam. Dobra, mało procent mam, to muszę wymienić. Siadaj, Patryk. O, ten tutaj ładnie pod kółka wleciał. Ej, kolego, ale ja tu się pierwszy w kolejce ustawiłem. No, wyjeżdża, dobra. Nie wiem, ja jakoś to szybko robię. Zaciągnij, biorę kurs, od razu spuszczam ręczny i samochód wyjeżdża, oni mnie jeszcze rzekomo ładują, a niektórzy tutaj sterczą i sterczą. Dobra, gdzie teraz jedziemy? O kurde, nowe osiedle. Tam jeszcze nie miałem nigdy kursu. Fajnie. Nowe osiedle, w sensie ta wyspa. O nie. Na tą nową wyspę Blueberry jedziemy. Tam jeszcze kursu nie miałem ani razu. Fajnie, fajnie. A tak właśnie myślałem, że tam też będą kursy. O kurczę, Patryk, no to 3000 będzie ci trzeba tam wpisać. Aż się zatrzymie.
na WD. Aż się zatrzymie. I czekaj, tak. Top donatorzy. Odblokuj. Weź to odblokuj. Właściwości. Piąte miejsce. Patryk. Ile ty masz dwójek? 222 chyba, jak dobrze pamiętam. 3000 PLN-ów. Okej. Tak, 222. No jakiś perek taki jechał, fajny, ale nie wiem, czy to twój. Taki ze spoilerkiem, fajny, fajny. O, bardzo ładnie wygląda, już go dzisiaj widziałem raz, jak ktoś jeździł nim. Ale nie mam pojęcia, kto nim jeździł. Ale przejeżdżał faktycznie tam. Ja na tej wyspie też ani razu jeszcze nie byłem, tylko na tym. Albo byłem? Kurde, nie pamiętam teraz, czy byłem, czy nie. A tam widzę dwa domki, trzy domki są na razie na tej wyspie. A ze spoilerem to nie, no nie, taki spoiler ma ten z tyłu, taką lotkę. Ja nie mam. Mi się podoba osobiście ten perek, ale nie jakiś tam, wiadomo, byle jaki spoiler, tylko właśnie tą taką lotkę, co wygląda jakby takie przedłużone zagięcie dachu. To mega fajnie wygląda i według mnie pasuje mega do perka. Mój to limuzyna. Perek, fajny samochód. Fajnie to wygląda. Tylko ja osobiście nie wiem, czy bym robił perka takiego 2-2, czy tylko taką doniczkę. Nie chcesz do orgi iść? Na razie nie planuję jakiejś organizacji, ale z czasem na pewno do jakiejś, myślę, dołączę, bo na początku chciałem własną dla widzów zrobić, ale jak się dowiedziałem, jakie to są koszty, to stwierdziłem, że mnie na to nie stać. Za mało czasu gram, za mało zarabiam, żeby to zrobić. Ale z czasem myślę dołączę do jakiejś organizacji, jakąś fajną znajdę. Ale na ten moment powiedzmy, no nie jest mi to jakoś super potrzebne, więc olewam temat. Siemanko Kamil, witam. 13 osób, bardzo ładnie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, jeśli ktoś nie robi. 215 z nitrem. Kurde, mi się osobiście, jak patrząc na takie... Ja bym takiego perka to widział taką właśnie limuzynę, taką doniczkę, gangster fura, ale żeby takie właśnie z nitrem czy coś, to według mnie lepsze jest manana, nie? To bez suba ten z policji, Patryk pisze. No, dokładnie. Fajna ta wyspa. Harzu organizację na pół. Ale to na razie mam, tak jak mówiłem, najpierw chcę tą alfę jeszcze sobie kupić, potem na tego Feniksa bym chciał nazbierać, więc na razie musiałbym, powiedzmy, więcej czasu spędzać w grze, żeby sobie pozwolić na takie wydatki, nie? Wiadomo, w dwójkę raźniej, ale i tak to są dosyć spore wydatki. Ty, i 30 FPS-ów, tylko wjeżdżam na nową wyspę i 30 FPS-ów. O, tu są dwa domki. A już widzę sprzedane. Czy tylko zaznaczone. Pewnie są opłacone do 2025. Czyli jeszcze nie są w sprzedaży. Do 2025, no tak myślałem. Mana ma mniejszą prędkość maksymalną ma? O, proszę. Teraz będę miał ferię. No zazdroszczę ferii. Też bym chciał mieć, ale no niestety. Na licytację są, no. A czytałem na Discordzie, że ludzie tutaj już kampili. No, od razu jak otworzyli tą wyspę. A to było logiczne, że te wszystkie domki to pójdą na licytację. No, te też są na pewno na licytację, więc nawet nie ma co patrzeć. Jestem ciekaw, bo tutaj jest ten, chyba tuner, albo coś takiego, bo tam widzę koło mechanika jest ten, że domek. Pokażesz ustawienia MTA? No jasne. A co byś chciał wiedzieć dokładnie? Grafika. A czy... No, ustawienia MTA, czy na serwerze te, co mam włączone. Takie ten... Multiplayer, to tutaj nie wiem.
sterowanie to nie interesuje na pewno. Pewnie głównie o grafikę chodzi, albo ewentualnie o zaawansowane. Ty, ale ja mam tutaj gdzieś jeszcze paczkę do dostarczenia. Pewnie z tyłu gdzieś. Ty, faktycznie, tu są z tyłu jeszcze paczki do dostarczania. Tutaj tak samo jest z tyłu. W ogóle w końcu kupiłem sobie tą. Założyłem gąbkę na mikrofon, więc jak mówię takie py, by i inne takie literki, to nie ma tego takiego puknięcia. O, teraz w LS. No w LS fajnie, nie? W LS lubię. Szybkie, bliskie kursy. Kurde, tych murków tak nie lubię, że trzeba obchodzić zawsze. I właśnie, tu jest domek. A co tu jest do kupienia? Co tu jest? Właściciel, no dobra. Ale to jest po prostu domek? I jedno miejsce parkingowe? Ja myślałem, że tu tunel albo coś takiego, a tutaj... Tuner tam jest? O, to jeszcze go nie ma w takim razie jakby wgranego. Aha, no bo tak, jest znak zapytania. Stanowisko, to tam będzie no. Hajs się zgadza, ale mógł być lepszy. No to wiadomo. A ty, Harzu, masz który poziom? Kuriera? Ciekawe, kiedy wprowadzą wszystko na tej wyspie. Bo tutaj jeszcze ten salon. Tu muszą te auta pododawać. Który to jest domek? Ten. I z tyłu też jest ten. Jak to się nazywa? Paczka do oddania. O, i cyk. Najpierw ta praca, potem wyspy. A jaka jest praca właśnie? Pierwszy XD, bo ja cały czas? Ale o co chodzi, Harzu? Aha, pierwszy. Pierwszy poziom kuriera, dobra. Śmieciary. O, proszę. Ale były jakieś tam śmieciary, jeździły to w sensie jakiś rework, powiedzmy, czy coś takiego. Ulepszone, no właśnie. Ciekawe, czy to będzie fajna robota. A, bo cały czas kopałem. No ja to ja na kopce mam, nie wiem, ze 120 kg wykopane. Czy tam 150, jakoś mnie nie ciągnie w ogóle na tą kopalnię. W sensie, no, ja jak gram, to i tak gram głównie na streamie właśnie. A wydaje mi się, że jakbym siedział na tej kopalni, no to takie nudne. Kopka better, no to na pewno, nie? Tylko trzeba to przemóc się, ten pierwszy poziom, drugi, żeby dobić ten trzeci, bo na trzecim wiadomo najlepiej. Ja mam z 8 ton, no to już ładnie, nie? Nie, to ja byłem chwilę, ale właśnie, jakbym kopał cały czas na live'ie, no to takie stanie przed ścianą to trochę nudne. Wydaje mi się, że i tak jak robiłem live'a z tego... z dobijania LP-ków i latałem po tym magazynie, no to i tak już to było nudne, ale tam chociaż coś się dzieje, bo w miarę tam biegam, a na kopce to już w ogóle. To gratulacje, Patryk, że wbiłeś trzeci poziom. To już jest coś fajnego, nie? Trzeci poziom. Ja zanim to wbiję, to wiesz, najpierw się skupiam na tym kurierze, żeby dobić sobie trzeci poziom. Już niewiele brakuje, że tak powiem, ostatnia prosta. Kurde, chłopie, co ty to robisz?
O, no i lawety też chciałem robić, ale jakoś nie chce mi się na razie. Może jak zrobię ten trzeci poziom, to wtedy pójdę na lawety. No ta, na lekcjach to możecie zagrać, kopać czy coś tam. To wystarczy tak naprawdę, że nie wiem, tego Discorda, czy jakby te tam na innych jakichś tam platformach śmigacie z tymi lekcjami, no to wystarczy, że jesteście obecni i tam nawet tych nauczycieli słuchać nie trzeba za bardzo. Bo mam siorkę, co jest w drugiej technikum, to wiem, jak to wyglądają te lekcje, to. Chociaż tak jak pisałeś, Haszu, nie wiem, 10 tysięcy to was wysłali na zdalne, a teraz jak jest po 40 tysięcy, to nie, dalej do szkoły twardo. Ale podejrzewam, że jak to dalej tak pójdzie i po weekendzie pewnie podadzą statystyki, to będzie powyżej 50 tysięcy, to za chwilę się okaże, że zamkną szkoły. To się okaże za chwilę, że co po niektórzy będą mieli ferie po parę tygodni, bo przed feriami zacznie się ten. Zaczną się zdalne. O kurde, strzelają już do kogoś, no to tu widzę gruby pościg. Ładnie ścina. W przyszłym tygodniu mają być zdalne ponoć? O. Wtedy to nie tylko szkoły. No, jak będzie po powyżej 50 tysięcy, to zaraz wszystko znowu pozamykają te McDonald'y, w sensie restauracje i wszystko inne, nie? Dobra, restart. Trzeba zmienić kurierkę, bo ta uszkodzona. No i 10K, czyli już mam 100K, to jeszcze 20 tylko brakuje i będzie alfa. W przyszłym tygodniu mam ferie. A no to tyle dobrze. Mazowieckie. A ja nawet nie wiem, jaka jest kolejność teraz. Ja będę miał sesję zdalną. Ja mam ferię któregoś lutego. Kurde, Bayside, Jezus. No teraz wszystko, za chwilę znowu będzie na zdalnych i taka to robota. A jak masz któregoś tam lutego, to Patryk chyba ze Śląskiego jesteś, albo Śląskie jakieś tam od lutego idą, jak mi się dobrze. Ta, Bayside, no. Bayside Marine. Co tu się stało? Czterech policjantów lata w powietrzu. O! No to ładnie. Podkarpacie. Ale bo to często jest tak, że jakieś tam. Ostatni mam. To często jest tak, że nie tylko jedno województwo ma danego terminu, tylko zazwyczaj jest, że tam parę województw ma ostatniego, więc podejrzewam, że Śląskie właśnie z Podkarpaciem może mieć równocześnie. A jeżeli w zeszłym roku miałeś jako pierwszy, no to. To podejrzewam, dlatego masz teraz ostatnie, bo to jakoś się tak zawsze zgrywa. Co to jest te serduszko w ogóle tutaj u góry na mapie? Tam te serduszko coś tam daje? A, no tak. W zeszłym roku było faktycznie tak, że wszyscy mieliście jednocześnie dom z byka. A no, na bogato widzę w takim razie. Faktycznie mieliście tak, że wszyscy naraz mieli ten ferie. No faktycznie, faktycznie. A ferie trwają ile? 2 tygodnie, nie? Kurde, jak ja bym chciał takie 2 tygodnie wolnego. To by było coś pięknego. Ja przez zdalne te klasy nie znałem. To ładnie. Ale na zdalnych chyba łatwiej, w sensie łatwiej dobre oceny dostać.
Oj, nie ten bint. Oho, oho, śmieciarki się dodały. Wszyscy ten spamują, bo jakiś lag był faktycznie, no. Szambonurek wszyscy, śmieciary. Ale trzeba być na lekciach, no tak. Ale się podjaraliście wszyscy, no. Trudniej się czegoś nauczyć, to prawda, no. Bo nie, ta nauka, no wiadomo jak ona wygląda, no. Uczniowie nie skupiają się, tylko grają. Frekwencja 15%. No to grubo. Patryk? Nie, no Patryk nie. Nie Liza Odup, co ty. Po prostu sobie chłopak śmiga. Pozdro, Pudziel, pozdrawiam. Kurde, w ogóle jak ja pojechałem do tego Bayside, to jest w ogóle hit. Teraz się skapłem dopiero. Patryk, no kurde, co ty robisz, chłopie? Patryk tutaj na grubo wyleciał z buta. Króciutko. Kuziak już chyba nic nie odpisze. Krótko? No, dokładnie. Króciutko zaryj. Nie no, Fuziak w porządku jest. Ale czasem jakąś beczkę tam można pokręcić. Pisał coś? No napisał spierdala jedynie, no nie? I napisał do mnie, że krótko z frajerem. O, kurwa, jakaś ścinka. No, trochę się spucowałem. Znowu na górę. No ja teraz też mam Bayside, więc nie najlepiej. I od Bydgoszcz. No najgorsze jest to, że ja mam auta na bydgoskich tablicach rejestracyjnych, służbowe. Niezły pocisk. No, nie możesz zostać bez ten. Dziadek lepiej by powiedział. No. Mój dziadek jak czasem coś walnie, to nie mogę. Pozdrów mamę, jutro będę. Czekaj, to było z jakiegoś filmu, kurde. O, czekajcie. Halo? Nie? A już mam wyjeżdżać? Ale miałeś mi pisać. Nic nie pisałaś. No dobra, to już zbieram dupę. No, pa. No i stara, kurde, nie pisała, że skończyła pracę. No dobra, nic. Olejemy ten kurs. Będę później jeszcze na live'ie na pewno zrobię. A na ten moment kończę. No, stara skończyła robotę, trzeba lecieć po nią. Mi nie napisała, że kończy ani nic, tylko teraz, że już czeka na mnie. Więc zwijam. Trzymajcie się, dzięki, że byliście. Do potem, na razie.